Ja stawiam na go-karty. Zdecydowanie pojazdy czterokołowe. Niemal winę, jak Toruń, to tylko motoarena i żurze. Dwa koła i zawsze w lewo, w tamtą stronę, na pewno. Nie, nie, jeszcze się będziesz prosił, idziemy tam. Tak między nami to ja mam nadzieję, że to nie będą jednak motocykle, tylko jednak coś z czterokołowego. No zobaczymy, pudełko, ale to nie są oświadczyny. Malwina, czyń honory. Trzymaj się. Jest! Zawsze chciałem to zrobić. Ale super. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Artur, tak? Tak. I Malwina. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nam. Cześć, Malwina. Dzień dobry. Cześć, Artur. Witam. Witamy. Jesteśmy tu pierwszy raz, ja w ogóle jestem pierwszy raz na toruńskim lotnisku, ale przed nami też pierwszy lot szybowcem. Takie otrzymaliśmy instrukcje. Panowie, musicie nam pomóc. To jest spadochron. Moment, my to musimy tak, rozwiązać. Tak, po męsku. Tak, Malwina. Ale do jednego? Tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jesteś pierwszy. No. Wygrałeś. No dobrze. Tak, odwróć się teraz do mnie. Kiedyś były cięższe? Tak, teraz to jest cała przyjemność. Druga noga, proszę bardzo. No, ja nie wiem, jak nasza redakcja planuje nam te zadania, ale za każdym razem mnie w coś ubierają. My tutaj mamy, widzę jakąś linę. Lina. Dalej na horyzoncie jest maszyna, która stoi i jest pociągnięta ta lina z tej maszyny i nas wyciągnie do góry. Potem się człowiek odczepia i leci swobodnie. Już jesteś gotowy? To proszę siadać. Podobno tak? Tak. Zwarty tak, i gotowy. Tak, siądź sobie spokojnie. Dobrze siedzisz, sprawdzimy spadochron, czy jest prosto. Nic się nie przejmuj, nie dotykaj zbyt energicznie, lekko możesz dotknąć. Okej, okay, możemy zamknąć teraz. Chyba się zaraz zacznie. Naprężone. Ruszył. O Jezus Maria. Wow! Prędkość 110 w tej chwili, 100 metrów na razie. Coś niesamowitego. O jeny. Aż się chmury rozstąpiły dla Artura. Piękny widok. Moto Arena, Toruń. O nie! Nie, tego nie chcę! Jaki czerwony! Coś niesamowitego! Czerwony i mokry! O jeby! Wrażenie jest niesamowite, ale naprawdę... Malwina, twoja kolej. Brawo, moja kolej. Ale zaczniemy ostrożnie. Tam zawsze ostrożnie. Dobra, gotowa. Możesz mieć na kolankach, można mieć tam aparat. Tak. Coś. Zamykamy. Tu rusza. Ale jak na wymioty się nie zbiera chyba? Nie, jeszcze nie. Panietku, zniosła dobrze czy nie do końca dobrze? To krążenie źle wpływało na nią. I... Ja się cała trzęsę i... Daj rękę. Jest dobrze, jesteś na ziemi. Niestety nie zobaczyłam starówki z góry. Bałam się zostawić bałagan. Wydawać by się mogło, że 100, 120, 130 na godzinę to wcale nie jest tak dużo. Tymczasem czułam się, jakbyśmy byli w jakimś odrzutowcu. I lepszy start czy lądowanie? Start. Jednak start. Tak, duże, większe wrażenie zrobił na mnie start, ale może dlatego, że byłam półprzytomna przy lądowaniu. Chodź, dziewczyno. Ja ci pokażę starówkę z dołu. Co pan robił jakiś manewr
i zmieniała się wysokość, to ja robiłam, a pan z tyłu